Cześć. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zrobić ażurowe kolczyki z koralików Super Duo. Myślę, że do wiosennych stylizacji będą super, bo są leciutkie, można je zrobić w bardzo różnych wersjach kolorystycznych, a nie są trudne do wykonania. Wzór tych kolczyków nie jest mojego autorstwa. Pomysł zaczerpnąłam ze strony Blog Passart, którą swoją drogą serdecznie polecam, ponieważ jest prawdziwą kopalnią pomysłów, inspiracji. Tam w formie takich fotoblogów z opisem, ze zdjęciami jest pokazane, jak zrobić różne formy rękodzieła, między innymi takie fajne kolczyki. Zdaję sobie sprawę, że niektóre osoby jednak wolą zobaczyć, jak coś się robi, tak w realu. Dlatego pomyślałam, że pokażę Wam właśnie, jak uszyć te kolczyki, żeby Wam było łatwiej. Do wykonania kolczyków potrzebujemy koraliki Super Duo. To są te koraliki w kształcie ziarenek ryżu z dwiema dziurkami. Oprócz Super Duo będą potrzebne koraliki Toho 11. To są te drugie co do wielkości, jeśli chodzi o koraliki Toho. Będzie potrzebna nić mocna, najlepiej dopasowana kolorystycznie do koralików, ponieważ w niektórych miejscach ta nić będzie widoczna, więc żeby to ładnie wyglądało estetycznie, to dobrze, żeby to w miarę się zlewało. Oczywiście ostre nożyczki, igły, bigielki, żeby potem te kolczyki przywiesić do ucha, ewentualnie jakieś szczypce, żeby sobie potem z tymi bigielkami poradzić. Ja mam jeszcze matę do koralikowania, żeby mi te koraliki nie uciekały po całej podłodze, ale to już jest opcjonalne. Zabieramy się za robotę. Przygotowujemy sobie nić, taką dosyć długą, około 60-70 cm, po to, żeby starczyło nam na cały koralik bez dowiązywania. Nawlekamy tą nić na igiełkę i rozpoczniemy pracę od nawleczenia naprzemiennie 10 koralików Super Duo i Toho, czyli łącznie musi być 10 par koralików. Mamy nawleczonych 10 par koralików, przesuwamy je na koniec nici, tak żeby tu było mniej więcej 10 cm zostawione końcówki. Ponieważ teraz musimy zawiązać sobie tą nić, po to, żeby było takie kółeczko, a następnie tą końcóweczkę ukryjemy w koralikach. Zawiązuję po prostu zwykły supełek, podwójny bądź potrójny. Ważne jest, żeby to pierwsze kółko było bardzo solidnie zabezpieczone, żeby nam się nie rozwiązało, ponieważ jak się spruje to pierwsze kółeczko, to cały kolczyk się rozsypie. Dlatego byśmy nie chcieli. Zawiązałam trzy supełki i teraz przez wszystkie koraliki musimy przejść jeszcze raz albo dwa razy nicią. Tak? Ja wykorzystam do tego na pewno tą końcówkę, która mi tu została, dlatego ściągam igiełkę z długiej końcówki i zakładam na tą krótką. Ponieważ musimy zabezpieczyć tą końcówkę w koralikach. Nie mogę jej obciąć od razu, ponieważ supełek mógłby się rozwiązać. Mam igiełkę na tej krótkiej końcówce i teraz przechodzę przez wszystkie koraliki. Pilnujcie, żeby żadnego z tych koralików nie ominąć, ponieważ wtedy nić, zamiast się schować w koraliku, będzie wystawać na zewnątrz i będzie paskudnie wyglądać. Wtedy trzeba by to było spruwać i szyć od początku. Szkoda roboty. Po jeden, po dwa koraliki przewlekamy. Tak, żeby to dobrze zabezpieczyć. Zanim obetnę tą końcóweczkę, póki ona jest jeszcze taka w miarę długa, ja sobie ją jeszcze dodatkowo zabezpieczę. Owijam wokół niteczki, tej, na które są naciągnięte koraliki, między koralikami. Robię taką pętelkę i wbijam się w tą pętelkę. I zaciągam. To jest taka dodatkowa pęteleczka, która nam zabezpieczy tą nić przed uciekaniem z tych koralików. W paru miejscach możecie sobie coś takiego zrobić. Przeszłam już tutaj sobie dwukrotnie przez wszystkie koraliki, więc tą końcóweczkę mogę teraz obciąć, tą krótszą.
ziutko koralików. Okej. I nawlekam z powrotem igłę na tą długą nić. I teraz będę szyła już te kwiatuszki na około mojego podstawowego kółeczka. Cały kolczyk złożony jest tak jakby z 10 kwiatków, a każdy kwiatek to 5 koralików. Pierwszy koralik każdego kwiatka to są te koraliki, które nam tutaj wychodzą, te super duo z tego podstawowego kółeczka, tak? Na razie moja nić wychodzi, powinna wychodzić, o tak, z koralika super duo, z jego dolnej dziurki. Widzicie, co jeszcze sobie tu troszeczkę przeszyję, bo jeszcze to kółeczko mi się wydaje nieco wiotkie, wiecie? Lepiej, żeby ono było bardziej stabilne. Wiele też zależy od gatunku nici, także będziecie musieli to po prostu wyczuć. Okay. Nić wychodzi z dolnej dziurki super duo. Muszę się dostać do górnej dziurki tego samego koralika super duo, tak? Czyli tu mi wystaje z dołu, no to wbijam się w ten sam koralik w górną dziureczkę. Żeby się dostać tak jakby poziom wyżej. I teraz wykonamy tutaj kwiatuszek. Pierwszy płatek już mamy, więc nabieramy 4 kolejne koraliki jako 4 kolejne płatki. I musimy teraz tak jakby zrobić z tych płateczków, które tu mamy, kółeczko i wbić się z powrotem w tą dziurkę, z której nam nić wychodzi. Mam nadzieję, że to widać dobrze, tak? Tu jest ten podstawowy z pierwszego okrążenia, tu są 4 kolejne i ja się z powrotem wbijam w ten pierwszy koralik z pierwszego okrążenia. To jest newralgiczny moment, bo te nici się będą plątać, dlatego nie nerwowo, spokojnie, żeby się to wszystko ładnie, równo ułożyło i nie zrobił supo przy okazji. Ok, mamy. Widzicie? Mamy jeden koralik podstawowy i 4 dodatkowe płateczki. Na razie nam się to w ogóle nie chce trzymać, dlatego musimy jeszcze co najmniej raz albo dwa razy przejść przez te wszystkie kółeczka. Przejdziemy sobie jeden raz dodatkowo, dobra? Żeby ten kwiatuszek trzymał kształt. Przeszłam już przez 4 kolejne płatki. Wbijam się jeszcze raz w ten pierwszy koralik z pierwszego okrążenia. I tak jakbym zaczynała drugie okrążenie, właściwie teraz już trzecie, wbijając się w pierwszy z prawej strony płatek od dołu. Ale nie idziemy dalej, ponieważ my się chcemy dostać tak jakby do drugiego koralika z pierwszego okrążenia. Tak, tutaj, żeby zacząć drugi kwiatek. Nić wystaje z tego poziomego płatka, z dziurki po lewej stronie i wbijamy się w dziurkę po prawej stronie tego koralika od góry. Czyli dwa razy przechodzimy przez ten sam koralik. Od góry w dół. I nić układa się w ten sposób, jakby chciała wejść do tego koralika drugiego z pierwszego okrążenia. Czyli się wbijamy w tą górną dziureczkę i w ten sposób dwa płatki drugiego kwiatuszka już mamy tak jakby ze sobą zszyte. Widzicie? Tu jest jeden kwiatek, a tutaj dwa sąsiednie płateczki są. Ponieważ kwiatek ma mieć 5 płatków, no to teraz musimy nawlec tylko 3 koraliki, bo dwa już są. I znowu zamykamy to kółeczko, wbijając się od góry w ten poziomy płateczek. I przechodzimy jeszcze raz przez wszystkie te płatki. Ja sobie to tak kciukiem przytrzymuję, żeby one nie latały we wszystkie strony. Jest wtedy troszeczkę łatwiej nad tym zapanować.
Wbijam się w koralik z pierwszego okrążenia oraz w pierwszy płatek drugiego kwiatka, ten po prawej stronie od dołu, żeby móc rozpocząć trzeci kwiatuszek. Nić wystaje z tego poziomego płatka z lewej dziurki, wbijamy się w prawą dziurkę od góry. Czyli robimy dokładnie to samo, co robiliśmy przy poprzednim kwiatuszku. Znowuż połączyłam sobie dwa koraliki. Ten z tego płateczka z koralikiem z dolnego okrążenia, z pierwszego okrążenia. Nawlekam trzy koraliki i powtarzam te kroki. Zamykam kółeczko. Pilnuję, żeby się te kwiatki ładnie ułożyły, te płateczki. I jeszcze raz przeszywam całe kółeczko. Pilnując oczywiście, żeby przejść przez wszystkie płatki i żadnego nie pominąć. Pilnujcie też przy okazji, żeby się nie zaplątać w tych niciach, tak jak ja w tym momencie. Mam już trzy kwiatuszki. Ten trzeci również jest dwukrotnie przeszyty. W analogiczny sposób postępujemy na kolejnych jeszcze pięciu kwiatuszkach. Na kolejnych sześciu, przepraszam. Musimy mieć dziewięć kwiatuszków w ten sam sposób zrobionych. Dziesiąty będzie wykonany nieco inaczej. Także ja sobie zrobię jeszcze tych kilka kwiatków i spotkamy się przy ostatnim, przy tym koraliku. Przy tym ostatnim, który nam zostanie, że tak powiem, nie przyszyty do niczego. Zrobiłam 9 takich samych kwiatuszków, każdy z nich ma po 5 płatków i teraz, jeżeli doszliście do tego momentu, zauważycie, że tutaj kolejny kwiatuszek już ma aż 3 płatki, ponieważ mamy lewy płatek z lewego kwiatka, dolny płatek z pierwszego kółeczka i prawy płatek z prawego kwiatka. Musimy sobie te 3 płateczki połączyć i aby skończyć ten ostatni, 10 kwiatuszek, potrzebujemy nawlec jeszcze tylko 2 ostatnie koraliki. 1 i 2. Zamykamy kółeczko i przeszywamy je drugi raz, żeby je ustabilizować. I teraz w kolejnym, że tak powiem, etapie pracy będziemy robić te środeczki tutaj. Widzicie? W każdym tym kwiatuszku jest taka dziureczka. Jeżeli Wam to odpowiada, może tak zostać. Natomiast według mnie bardzo ciekawy efekt w tych kolczykach właśnie wynika z tego, że te środki kwiatków, one są wypukłe. Tworzy się taki jakby reliefowy wzór. Daje to efekt takiej trójwymiarowości. Naprawdę pięknie to wygląda. Jak zrobić te środeczki? Nasza nitka wystaje teraz, przynajmniej u mnie, z tego poziomo położonego koralika z prawej strony w dół. Chce się dostać w ten sposób w lewą dziurkę tego samego koralika, żeby ta nić wychodziła z dołu do góry. Tak mi będzie wygodniej. I teraz nawlekamy koralik toho, jeden, i musimy się dostać. Tu jest prawy koralik, środek kwiatuszka, czyli ta dziurka, w którą musi wejść koralik i koralik położony poziomo z lewej strony. Wbijamy się w ten koralik po przeciwległej stronie dziurki, z prawej strony, z góry na dół. I pilnujemy, żeby nić przeszła nam z przodu koralików, ponieważ my chcemy, żeby na tej nici był zaczepiony nasz koralik. To jest ten moment, o którym mówiłam, że nić będzie nieco widoczna, ponieważ ta nitka, która przechodzi nam koralik stocho, ona jest widoczna z jego prawej i lewej strony. Dlatego tak ważne jest, żeby ta nić była dopasowana kolorystycznie, albo przynajmniej zbliżona do kolorystyki kolczyków. Gdybym do tych fioletowych kolczyków użyła na przykład zielonej nici, wyglądałoby to prawdopodobnie źle. Tak? I to jest wszystko. Jeden środeczek jest na miejscu, dobrze dociągamy tą nitkę, żeby on się nie przemieszczał.
Nić wychodzi z poziomego koralika z prawej strony, z prawej dziureczki. Wbijamy się w lewą dziurkę od dołu, żeby nić wychodziła z góry. I robimy dokładnie to samo, co przed chwileczką. Nawlekam koralik, przechodzę na drugą stronę kwiatka, wbijam się do tego poziomego koralika z prawej strony, czy z prawej jego dziurki. Pilnuję, żeby nić szła przodem i dociągam, żeby koralik na pewno był ułożony na środeczku. I znowu wbijam się w lewą dziurkę tego samego koralika od dołu, żeby nić wychodziła górą. Nabieram koralik toho, wbijam się z drugiej strony dziurki kwiatka, nitkę trzymam z przodu, dociągam, żeby koralik był na środku. I w ten sposób analogicznie wykonuję środki we wszystkich kwiatuszkach, czyli nawlekam w ten sposób łącznie 10 koralików toho. Nasze środeczki są na swoich miejscach. Dobrze jeszcze dociągam tą nitkę, żeby one na pewno były dobrze umocowane. I to, co teraz musimy zrobić, to wykończyć naokoło ten kwiatuszek, żeby on trzymał ostatecznie formę i żeby móc przymocować zapięcie. Nić wystaje z poziomego koralika, z prawej dziureczki, a my się musimy dostać tak jakby na samą górę tej pracy. Czyli przechodzę przez sąsiednie koraliki, przez dziureczki, tak żeby wyjść do górnego koralika. Tak, i teraz tak jakby wychodzę nicią pomiędzy tymi koralikami, a się muszę dostać tutaj, że tak powiem. Czyli wbijam się w górną dziureczkę, zawracam, o. Tak. Dobrze. I teraz będę miała taką sekwencję. Wewnątrz kwiatka, pomiędzy płatkami będę nawlekać 3 koraliki toho, pomiędzy kwiatuszkami 1 koralik toho. Nić wystaje mi akurat w moim przypadku, tak sobie przeszłam, że wychodzi pomiędzy kwiatkami, tak? Jeden kwiatek jest tu, drugi kwiatek jest tu, czyli nawlekam tylko 1 koralik toho. Wbijam się w górną dziureczkę płatka. I teraz jestem pomiędzy płatkami wewnątrz jednego kwiatka, więc nawlekam 3 toho. I wbijam się w super duo. I znowu 1 toho. Wbijam się w super duo. I 3 toho. I tak do końca okrążenia. Nawlekłam już te koraliki toho w sekwencji 3, 1, 3, 1 i tak dalej. I teraz jeszcze raz muszę przejść przez wszystkie te koraliki, żeby wzmocnić to ostatnie okrążenie. Pilnujemy, żeby na pewno przejść przez każdy koralik i żadnego nie pominąć. Przeszłam sobie już dwukrotnie przez te wszystkie koraliki. Mogę sobie teraz jeszcze tak jakby powypychać, żeby te środkowe ustawiły się nieco wyżej od innych. Wtedy powstają takie ładne jakby pikotki. Ale to już od Was zależy. I teraz musimy wykonać jeszcze takie uszko, na którym zamontujemy sobie bigiel. W tym oryginalnym wzorze z blogu Passart w tym miejscu był nawlekany większy koralik, w który wkładaliśmy kółeczko montażowe i bigielek. A ja tutaj się nie wbiję w żadnym kółeczkiem montażowym, więc muszę sobie inaczej poradzić. Dlatego wykonuję z koralików toho takie uszko. Nawlekam 6 koralików toho. Mogą być 4, może być więcej. Natomiast ważne, żeby ta liczba była parzysta. 3, 4, 5,
6. I moja nić wystaje z trzech, z tej sekwencji trzech koralików toho. Omijam jeden super duo, omijam pojedynczy toho, omijam kolejne super duo i wbijam się w kolejne trzy toho. Widzicie? I zrobiło mi się takie łóżko. I teraz musimy jakoś sprytnie tą nić tutaj zamontować. Zaraz Wam pokażę, jaki ja mam na to patent trochę. Przejdę sobie jeszcze przez te dwa toho. Znowu zawiążę sobie supełek na nici pomiędzy koralikami. I wbijam się z powrotem, tak jakbym chciała zawrócić do tych trzech toho, które tutaj miałam. Po to, żeby jeszcze raz móc przejść przez tą pętelkę. Tutaj uwaga, bo mi supełek wlazł do koralika toho i muszę uważać, żeby on mi teraz nie strzelił. I przeszywamy naokoło, w miarę możliwości, jeszcze całość. Żeby jeszcze raz dojść do tego naszego łóżka, które przed chwilą wykonaliśmy. Przeszłam sobie jeszcze raz przez całe okrążenie, wbijam się jeszcze raz w te trzy koraliki i jeszcze raz przechodzę przez to uszko, żeby je wzmocnić. Dobrze by było, żeby w tym uszku nić przechodziła dwu lub nawet trzykrotnie, ponieważ na tym będzie zawieszony cały ciężar naszego kolczyka i to jest ważne, żeby to się dobrze trzymało. Natomiast jeżeli będziecie korzystać z nici, które są przeznaczone właśnie do koralikowania, do beadingu, to myślę, że sobie z tym spokojnie poradzicie. No i tyle. Chowamy sobie niteczkę w koraliku, obcinamy. Tak, to już się dosyć dobrze trzyma. I teraz zamontujemy bigielki. Sobie ładnie ułożę to. Bigielki są różne. Ja akurat mam ze stali chirurgiczne. To są takie zupełnie najprostsze, ale one świetnie się sprawdzają do tego celu. Rozginam delikatnie to uszko. Zahaczam. Tak, żeby wchodziło dokładnie w środek pomiędzy tych sześć koralików. Dlatego mówiłam, że musi być liczba parzysta, tak? Żeby z każdej strony było równiutko. I doginam uszko. I kolczyk jest gotowy. Jeszcze tutaj też zamontujemy bigielek. I możemy iść, słuchajcie, łapać wiosnę w takich pięknych kolczykach.